Wybrali Państwo nieruchomość, która się podoba i chcą Państwo ją kupić. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy rezerwacji. Umowa rezerwacji nie jest konieczna. De facto można iść od razu do notariusza, ale najczęściej podpisuje się ją w celu, aby strona kupująca miała czas na wyprowadzenie się i zorganizowanie dokumentów, które będą potrzebne do notariusza, oraz dla strony kupującej, aby miała czas na zorganizowanie dokumentów, które są potrzebne i środków na zakup. Umowa rezerwacji w Hiszpanii nazywa się contrato de arras i wiąże się z zadatkiem w wysokości z reguły 10% wartości nieruchomości. Te 10% nie jest zwracane w przypadku, jeżeli zmienią Państwo zdanie i nie zakupią nieruchomości. Natomiast, jeżeli sprzedając zmieniłby zdanie i nie sprzedał jej, jest zobowiązany oddać zadatek w podwójnej wysokości. W umowie wstępnej ustala się wszystkie warunki zakupu. Przede wszystkim termin, do kiedy należy udać się do notariusza w celu podpisania aktu zakupu, tak zwanego tutaj escritura publica. W celu dokonania rezerwacji nie jest konieczne bycie na wyspie. Bardzo często podpisujemy rezerwację, wysyłając klientom umowę rezerwacji, contrato de arras, mailem i oni nam ją drukują, podpisują i wysyłają podpisaną z powrotem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu 10%. Zakup nieruchomości na Teneryfie nie jest bardzo skomplikowany i my oczywiście aktywnie pomagamy w ciągu całego procesu. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Kolaborujemy z większością agencji na wyspie, więc jeżeli podoba się Państwu coś, czego nie ma na naszej stronie, również możemy zorganizować wizyty. Bardzo proszę w takim przypadku o wysłanie nam linków do tych obiektów, które są u innych agencji i byłyby dla Państwa interesujące. I postaramy się również zorganizować wizyty w tych obiektach.